Potężny pożar i kłęby czarnego dymu nad basenem jachtowym w Kalifornii. W porcie na jednym z jachtów wybuchł ogień. Według wstępnych ustaleń policji jedna osoba została ranna. Pozostałym udało się w porę ewakuować. Strażacy walczyli z pożarem na pokładzie przez ponad 5 godzin. Mimo to nie udało się go ugasić. Statek spłonął doszczętnie. Nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Jak ustaliła policja, jacht należał do jednego z kalifornijskich multimiliarderów. Straty szacowane są na 18 miliardów dolarów.